Z jednodniową wizytą przebywał we Lwowie marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. Po rozmowach z przedstawicielami władz obwodu lwowskiego, gość z Polski przybył do lwowskiej kurii metropolitalnej, gdzie został powitany przez arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. W bibliotece kurii marszałek Senatu spotkał się z prezesami i przedstawicielami środowisk polskich, szkół oraz mediów. Celem spotkania była rozmowa o problemach, które nurtują miejscowych Polaków. Chodzi o zwrot kościoła świętej Marii Magdaleny i domu parafialnego przy kościele świętego Antoniego, budowa i dalsze istnienie Domu Polskiego we Lwowie, wsparcie finansowe dla nauczycieli polskich szkół, wsparcie dziecięcej szkółki piłkarskiej Pogoni Lwów. Marszałek Senatu zapewnił, że w miarę możliwości polski Senat postara się rozwiązać te problemy. Chcemy mieć z Polakami mieszkającymi za granicą jak najlepsze kontakty, jak najlepsze relacje, po to, aby polskość tu, w tych miejscach, gdzie tak wiele śladów polskości, żeby to żyło, żeby to dziedzictwo narodowe tu funkcjonowało, trwało. I wszystkim organizacjom polskim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za pracę, za trud. Ze swojej strony, jako marszałek Senatu, mogę obiecywać Państwu, że będziemy Państwa wysiłek, że będziemy Państwa pracę tutaj wspierać. W ramach wizyty Stanisław Karczewski wspólnie z ambasadorem RP na Ukrainie Janem Piekło i konsulem generalnym RP we Lwowie Wiesławem Mazurem zwiedził również Bazylikę Metropolitalną oraz plac budowy Domu Polskiego we Lwowie. Poszukiwanie miejsca, zorganizowanie planu trwało 25 lat, więc chcielibyśmy, żeby budowa trwała dużo, dużo krócej. Naszym marzeniem jest to, aby ten dom oddać do użytku, zakończyć inwestycje w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czy nam się uda? To nie wiem, ale bardzo bym chciał i choć nie widzę jakichś bardzo wielkich postępów tej budowy, to mam nadzieję, że w 2018 roku ten bardzo potrzebny dla Polaków mieszkających tu. Wieczorem marszałek Senatu, pod patronatem honorowym którego odbywa się 5. Międzynarodowy Festiwal Odkrywamy Paderewskiego, wysłuchał premierę koncertowej wersji opery Manru Paderewskiego w specjalnej aranżacji Jerzego Maksymiuka. Paderewski faktycznie potrafił się dzielić swoim majątkiem, wielkim majątkiem, potrafił się dzielić i dlatego był wielki, był mężem stanu, wielkim wirtuozem, wielkim kompozytorem, mężem stanu, wspaniałym premierem, ale również był filantropem, dzielił się swoimi sukcesami, dzielił się swoimi pieniędzmi i dzielił się z tymi, którzy tego potrzebowali.